Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Kochani, chciałbym na samym wstępie zapowiedzieć, że dzisiaj jeszcze nie rozpoczyna się nowy cykl, ale myślę, że to dzisiejsze słowo pomoże nam w nowy cykl, który się od przyszłego tygodnia rozpocznie, pomoże nam to słowo wejść. O tym, o czym będzie nowy cykl, powiem pod koniec. Natomiast dzisiaj chciałbym, byśmy przy tej przebogatej liturgii słowa skupili się na tym momencie, kiedy Jezus przychodzi i pozwala Tomaszowi, by go dotknął. Czy Tomasz dotknął Jezusa, czy nie? Jakby nie wynika to bezpośrednio z tych słów. Natomiast Jezus na to pozwala. Jezus na to pozwala, kiedy mówi: podnieś tutaj swój palec, podnieś rękę, włóż w mój bok. I tutaj, zobaczcie, chcę na tym dotyku się skupić, ponieważ dzisiejsze pierwsze czytanie, przepraszam, drugie czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, to doświadczenie drugiego z 12. Doświadczenie świętego Jana, kiedy tak zaczyna się Księga Apokalipsy, kiedy Jan już pod koniec życia, zesłany na wyspę Patmos, ma nagle wizję i w tej wizji również doświadcza dotknięcia. Chcę, żebyśmy skupili się, czy przez chwilę popatrzyli na to, co się działo w tej wizji, jak to wyglądało. Lekcjonarz nam troszeczkę przycina ten fragment i troszeczkę wersetów jest wyjętych. Natomiast pozwólcie, że przeczytam te słowa, czy przytoczę je raz jeszcze jakby w pełni tutaj z pierwszego rozdziału Apokalipsy świętego Jana. Od wersetu 9 Jan pisze dosyć szczegółowo, przedstawia się: ja, Jan, wasz brat, pisze to do innych chrześcijan, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa, czyli wspomina o tym, że tutaj ten pobyt na wyspie to nie jest pobyt wypoczynkowy, tylko jest to zesłanie. I w
W kolejnym wersecie już wymienia, jak ta wizja wyglądała. Doznałem zachwycenia w dzień Pański. Posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby głos trąby. Zobaczcie, no, musiał to Jan jakoś oddać. Teraz wyobraź sobie, że ktoś z tyłu za tobą nagle bardzo mocno trąbi. Jaka byłaby twoja reakcja? Nie będziemy prosić teraz o demonstrację trąbki, ale można sobie wyobrazić, kiedy nagle słyszysz głos, ten głos jest tak przenikliwy i tak donośny jak trąbka. Niektórzy są tacy wrażliwi na dźwięki, że wystarczy głośniej huknąć, już podskakują. Więc wyobraźmy sobie, głos się pojawia, tak donośny. Dalej, ten głos zaczyna do niego mówić. Jest za plecami, bo Jan wspomina, obróciłem się, aby patrzeć, co to za głos do mnie mówił. Obróciwszy się, ujrzałem 7 złotych świeczników. Pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Tutaj Jan używa już tytułu mesjańskiego Jezusa, ale wszyscy czytający tę księgę wiedzieli. Jan zobaczył Jezusa już w chwale nieba. Przyobloczonego w szatę do stóp, przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa jego i włosy białe jak śnieg, białe jak wełna. A oczy jego jak płomień ognia. Tutaj właśnie nie wiem, dlaczego lekcjonarz nam to wycina. Tutaj tylko jest, że przepasany na piersiach złotym pasem. Ale właśnie oczy jego jak płomień ognia. Teraz dodajmy to. Usłyszeliśmy głos mocny jak trąbka, odwracamy się. Widzimy jaśniejącego bielą i blaskiem Jezusa. Patrzymy w jego twarz, a tam taki ogień z nich bucha, z tych oczu. Płomień ognia bucha z oczu. Dalej. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. Czyli po odwróceniu się ten głos jeszcze się zwielokrotnił. Stopy jaśniały jak rozżarzony metal. Dalej. W prawej ręce miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził miecz obosieczny ostry. Bardzo ciekawe doświadczenie Jana, że kiedy ten głos do niego mówił, to słowo uderzało w niego jak miecz. A jego wygląd jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Złóżmy teraz te wszystkie wrażenia. Nie dość, że głos, którego można się wystraszyć, oczy, które są jak płomień ognia, z ust wychodzi miecz, głos się jeszcze zwielokrotnie jest jak głos wielu wód. I na to wszystko Jezus mówi, nie bój się. Trzeba przyznać, że Pan Jezus ma tutaj dużą wyrozumiałość dla nas, rozumie też nasze emocje, ale to, co usłyszeliśmy, przestań się lękać, to właśnie znaczy nie bój się. Ale bardzo pięknie Jan oddaje swoje doświadczenie, kiedy mówi, kiedy go ujrzałem, padłem jak martwy. Kiedy go ujrzałem, padłem jak martwy. Doświadczenie bliskości Boga sprawia, że człowiek nagle widzi, kim w rzeczywistości jest. Prochem, pyłem, marnością. Doświadczenie tak wielkiej bliskości Boga sprawia, że człowiek wreszcie widzi swoją marność i staje w prawdzie. A jednocześnie doświadcza, i tu jest bardzo ciekawe to, że Jan używa właśnie tych słów, padłem jak martwy. Doświadczyłem, można te słowa sparafrazować, doświadczyłem, że bez Niego ja jestem martwy. I zobaczcie, tu jest ten szczegół, o którym wspominałem na początku. A On położył na mnie prawą rękę. On, Jezus, kiedy byłem martwy, położył na mnie prawą rękę, mówiąc, przestań się lękać, czyli nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. Ten dotyk jest tutaj bardzo charakterystyczny i ważny. Chcę, byśmy ten dotyk zapamiętali, ponieważ on będzie nam się pojawiał w tym cyklu, który jest przed nami. Jan jest martwy, doświadcza, że on, grzesznik, jest martwy wobec świętości Boga. I nagle Jezus, który jest życiem, kładzie na niego rękę
i w Jana wstępuje życie w nowy sposób. Zobaczcie, wróćmy do dzisiejszej Ewangelii. Tomasz, o którym w ogóle niewiele wiemy z Ewangelii, z Dziejów Apostolskich też się o nim niewiele więcej dowiemy, oprócz tego, że był w Wieczerniku. Potem już ani słowa o nim nie znajdziemy w Nowym Testamencie. Tomasz doświadcza czegoś bardzo podobnego, czego doświadczyli pozostali jego koledzy, apostołowie i uczniowie. Doświadcza zwątpienia, doświadcza niewiary, doświadcza niedowierzania, doświadcza tego, że doświadcza też przygniecenia drogą, którą poszedł Jezus, że nagle wszystko poszło inaczej. Pięknie to ujmują uczniowie idący do Emaus. Myśmy się spodziewali. Pewnie Tomasz też się czegoś spodziewał. Na pewno się nie spodziewał, mimo że Jezus zapowiadał, że będzie krzyż, że będzie śmierć, że będzie oglądał martwe ciało Jezusa zdejmowane z krzyża, że będzie oglądał zapieczętowany grób. On doświadczył tego, czego każdy z nas doświadcza. Kiedy Bóg prowadzi mnie, ciebie pewną drogą, przychodzi moment, kiedy wszystko się wydawać może, że się wali, że się wszystko, że to idzie nie tak. Panie Boże, nie tak miało być. I w pewnym sensie to zrujnowanie planów, zrujnowanie marzeń też jest pewnego rodzaju śmiercią. W pewnym sensie Tomasz był duchowo martwy w tym momencie. Na pewno nie miał w sobie ożywiającej wiary. Raczej sam Pan Jezus go nazwał niedowiarkiem. Nie bądź niedowiarkiem. Stawaj się wierzącym. Tak dosłownie tam jest w języku greckim. Tomasz jedynie na co mógł się zdobyć, to zrobić ten krok, by nie uciekać już drugi raz z Wieczernika. Kiedy nadszedł ósmy dzień, spotkali się, on też tam przyszedł. Wykonał ten krok, by podejść mimo swojej niewiary. Te zamknięte drzwi, o których wspomina uparcie ewangelista, myślę, że są pięknym obrazem zamkniętych drzwi serca. Myślę, że są pięknym obrazem, takim fizycznym, tego, co dzieje się w sercu, kiedy w sercu jest niewiara. Drzwi są jakby zamknięte. Łaska Boża nie może się przebić. I do tego martwego Tomasza, tak jak do Jana, który kiedy padł martwy, przychodzi Jezus mimo drzwi niewiary, pomimo zamkniętych drzwi. Przychodzi i mówi: podejdź i dotknij. Powiedziałem na początku, że nie wiemy, czy Tomasz dotknął, czy nie. Ale nie wiemy ani bezpośrednio z tego fragmentu, ani nie wiemy, co dalej działo się z jego życiem z kart Nowego Testamentu. Ale wiemy to, co nam mówi tradycja o życiu Tomasza. Po tym spotkaniu z Jezusem i po zesłaniu Ducha Świętego był gorliwym apostołem. Gdyby dzisiaj był dzień 3 lipca, kapłan byłby ubrany w czerwone szaty liturgiczne, które by nam przypominały o tym, że poniósł śmierć męczeńską. Według tradycji zaniósł Ewangelię aż na teren dzisiejszych Indii. Jedna z prowincji Indii jest taka wyraźnie chrześcijańska. Z niej przyjeżdżają obecnie do Europy misjonarze, by nam tutaj głosić Ewangelię. Ale bardzo mnie poruszyło, kiedy taki mój ulubiony, już nieżyjący misjonarz z Indii, ojciec Rufus Pereira, mówił tak: moim praojcom głosił Ewangelię święty Tomasz Apostoł. Ksiądz Rufus się tym szczycił. Myślę, że wielu z nich się szczyci, że Ewangelię tam do ich kraju zaniósł właśnie święty Tomasz Apostoł. Tak głosi tradycja. Teraz zobaczcie, dlaczego o tym fakcie wspominam. Bo ten niedowiarek, ten człowiek, którego przygniotło to, że zawaliły się jego plany, ten człowiek, który powiedział: nie, to jest niemożliwe, żeby Jezus zmartwychwstał. Wręcz bezczelnie zażądał tak mocnego znaku. Chce swoim palcem pogmerać w jego ranach. To jest naprawdę bezczelne żądanie. Jezus, widząc, że ten człowiek jest tak zamknięty, pokonuje te przeszkody, staje przed nim. Myślę, że gdyby mogli się tak wymienić doświadczeniami, to myślę, że Tomasz mógłby tutaj dopowiedzieć, podobnie jak Jan: kiedy ujrzałem go zmartwychwstałego, kiedy go zobaczyłem przed sobą, kiedy zobaczyłem jego bok, kiedy zobaczyłem dziury w dłoniach,
to padłem jak martwy. Był martwy. Jezus pozwolił na dotyk. I wierzę w to, że ten dotyk się dokonał, bo widać to po życiu, które w Tomasza wstąpiło. I pełen życia, już nie swojego, ale życia Bożego, zaniósł Ewangelię tam, gdzie go Duch Święty poprowadził. Chcę, kochani, was zachęcić jeszcze jednym słowem. Słowem, którym kończy się Apokalipsa świętego Jana. W 22 rozdziale, w wersecie 17, słyszymy takie słowa. A Duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Żeby dokonał się ten moment spotkania z Jezusem, żeby dokonał się moment napełnienia życiem, napełnienia Duchem Świętym, trzeba podejść. Trzeba wejść do tego wieczornika, mając nawet te niedowierzające serce i mając te zamknięte drzwi serca. Ale ten krok trzeba wykonać. Resztę przeszkód Jezus pokona. Jeżeli chcesz zacząć żyć innym życiem niż do tej pory, jeżeli chcesz zacząć żyć nowym życiem, naprawdę nowym, co to znaczy, jeszcze będzie się w trakcie najbliższego cyklu wyjaśniało, to Pan zaprasza cię do jednej ważnej rzeczy. Po prostu przychodź do Niego. Po prostu przyjdź. On cię dotknie. On położy na tobie prawą rękę. On pozwoli ci włożyć rękę w swoje rany. Reszty dokona Pan. Ty przyjdź. Duch woła, Duch Święty woła: przyjdź. A ja sprawię, że będziesz napełniony wodą życia i nie będzie już w tobie śmierci. Kochani, chciałbym tym dzisiejszym słowem zachęcić nie tylko do dzisiejszej modlitwy w czasie tej Eucharystii, abyśmy podeszli w Komunii Świętej, dotknęli Pana. Jeżeli ktoś z nas nie może przyjąć Komunii Świętej, duchowo możesz Pana dotknąć. Chcę was zachęcić do tego, byśmy zaprosić też swoich przyjaciół, znajomych, jeżeli chcą zacząć żyć życiem, które przynosi Jezus, zaproś ich w najbliższą niedzielę na cykl, który się rozpocznie. Rozpoczniemy w najbliższą niedzielę cykl pod biblijnym hasłem tym razem. Słowa Jezusa: Tobie mówię, wstań. Rozpocznijmy cykl Tobie mówię, wstań. I tam również historia zaczyna się od dotknięcia i historia kończy się tym, że pojawia się życie. Jezus chce nas poprowadzić taką drogą. Chce cię dotknąć, chce przywrócić ci życie, chce napełnić się mocą. Jezus pragnie, żebyś zaczął żyć inaczej niż do tej pory. To wszystko będzie się w trakcie wyjaśniało w czasie tego cyklu Tobie mówię, wstań. Natomiast dzisiaj chcę was zachęcić: pozwól, by Pan położył na tobie prawą rękę. Pozwól, by Pan cię dotknął. Mimo że czujesz się martwy, mimo że czujesz się niedowiarkiem, może nawet teraz sobie myślisz: o, msza jak msza, to szczególnie ci, którzy jakby tu przypadkowo się dzisiaj znaleźli. Czy coś się tu może dzisiaj wydarzyć? Może. Jeśli Ty powiesz: Panie, oto jestem, On dokona reszty. Po prostu przyjdź. Przyjdź, a woda życia popłynie przez Twoje serce. Amen.